Dzień dobry, nazywam się Mirosław Sadło, jestem pracownikiem firmy Globgranit. Firma Globgranit prowadzi też dział gospodarczy, czyli rolnictwo. Mamy troszkę opóźnione terminy siewu kukurydzy, ponieważ warunki nie pozwoliły nam wjechać naszym zestawem bezorkowym, po prostu jest za mokro. Zadzwonił do mnie wczoraj kolega Maciek z firmy AgroAS, co tam u mnie słychać, i mówię mu, że mam problem z uprawą ziemi, bo chcieliśmy to zrobić w systemie bezorkowym i jest po prostu za mokro, natomiast powiedział mi, że ma dla mnie rozwiązanie. Może mi dać i ciągnik do uprawy, i ciągnik do siewu kukurydzy. Dziś znajdujemy się na Dolnym Śląsku, w powiecie dzierżoniowskim, na polu, gdzie wykonujemy pokazy wysiewu kukurydzy. Pracę wykonujemy zestawem klas Axno 650 z agregowanym siewnikiem ośmiorzędowym, nadciśnieniowym marki Horsch, model Maestro RX. Maszyna składa się z przedniego zbiornika z dwoma komarami dozującymi, z dwoma aparatami, dzięki czemu możemy, tak jak dzisiaj, wysiewać dwa rodzaje nawozu jednocześnie. Komora jest podzielona 60 do 40, czyli jedna komora jest większa, druga mniejsza. Najważniejszą częścią maszyny poza przednim zbiornikiem jest tylna szyna siewna Maestro nadciśnieniowa, czyli precyzyjnie umieszcza nasiona nawet przy wysokich prędkościach, tak jak dzisiaj, nawet osiągając 17 km na godzinę. Tutaj mamy maszynę Horsch Maestro RX, która wysiewa jednocześnie nasiona oraz nawóz przednimi redlicami nawozowymi. Przednie redlice są ustawione względem tylnych. 5 cm poniżej dozuje nawóz, poniżej nasionka, oraz kilka centymetrów obok. Następnie znajduje się gwiazda czyszcząca bruzdę, dzięki czemu odgarnia nam resztki pożniwne oraz czyści na przykład bruzdę przed kamieniami, chroniąc redlicę wysiewającą przed uszkodzeniem. Za gwiazdami czyszczącymi znajduje się redlica wysiewająca nasiona z kołami kopiującymi, zapewniającymi równomierną głębokość. Następnie za rurką spadową znajduje się rolka wychwytująca, która jest potrzebna przez to, że maszyna pracuje przy wysokich prędkościach. Dzięki niej nie ma efektu wydmuchiwania nasion. Na końcu znajdują się koła dociskowe, zapewniające odpowiednie zagęszczenie gleby przy nasionach. Siewnik jest wyposażony w system AutoForce, który cały czas nadzoruje nacisk redlic, aby zapewnić równomierną głębokość siewu w różnych warunkach glebowych. Podczas gdy maszyna wychwyci, że po prostu na polu jest twardo, zwiększa automatycznie docisk na podłoże, aby utrzymać głębokość wysiewu. Powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to jest zasiane, bo w takie warunki myślę, że nikt nie odważyłby się przyjechać siać kukurydzy, a my to zrobiliśmy, można powiedzieć, tak zwane na razówę. I wygląda to mistrzowsko. Rozważamy w przyszłości zakup takiej maszyny, żeby pracować u siebie w gospodarstwie, jak i na usługach u naszych klientów. Realizujemy dziś pokaz z ciągnikiem klas Axion 960. Jest to największy dostępny model serii ciągników klas o tradycyjnej budowie. Ciągnik wyposażony w silnik FPT o pojemności 8,7 litra, generujący moc znamionową 440 koni i moment obrotowy 1800 Nm. Ciągnik jest wyposażony w skrzynię bezstopniową C-Matic oraz system do optymalizacji pracy ciągnikiem CEMOS. Dodatkowo ciągnik wyposażony jest w system pompowania kół CETIC, co w połączeniu z systemem CEMOS pozwala nam dopasować ustawienia ciągnika praktycznie do każdych warunków polowych.